Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo gorąco i zapraszam na naszą lekcję matematyki. Dzisiaj chciałabym wraz z Wami potrenować dodawanie liczb, liczb jednocyfrowych, ale takich, gdzie wynik będzie większy niż 10. Czy to łatwe, czy to trudne? Zależy. Niektórzy z Was, na przykład odczytując taki przykład matematyczny na dodawanie 8 dodać 5 równa się, szybciutko wykonają obliczenie pamięciowo i za chwilkę podadzą prawidłowy wynik. Ale niektórzy niestety nie mają takiej umiejętności, żeby szybko i biegle, sprawnie pamięciowo obliczyć, dlatego chciałabym pokazać Wam sposób, który być może po prostu ułatwi Wam obliczenia tego typu przykładów. W jaki sposób wobec tego ułatwić sobie? Popatrzcie tutaj poniżej, mam ten sam przykład, 8 dodać 5 równa się, rozpisany w taki sposób, że do 8 mam najpierw dodane 2, a dopiero potem 3, bo 2 i 3 to oczywiście 5, prawda? Czyli te 5 zostało rozbite na 2 dodać 3. A dlaczego najpierw do 8 mam dodać 2? Otóż dlatego, że jeżeli do 8 dodam 2, to wyjdzie mi pełna dziesiątka, wyjdzie mi 10, a jeżeli będę mieć tutaj już 10, to bardzo łatwo będzie wtedy można dodać 3 i wynik szybciutko obliczymy. A więc jak do 8 dodamy 5, możemy sobie najpierw do 8 dodać 2, a potem 3 i wiemy, że 8 dodać 2 to 10 i jak do 10 dodajemy 3, to wychodzi nam oczywiście 13. Tu mam cały ten przykład rozpisany po kolei, tak jak robiłam. 8 dodać 5 równa się 8, dodać 2, żeby była pełna dziesiątka i jeszcze dodać 3, bo przecież mieliśmy dodać 5. A więc jak 8, do 8 dodam 2, wychodzi mi 10 i jeszcze dodaję 3, wychodzi mi 13. No dobrze, to teraz zapraszam Was na inny troszeczkę przykład tego typu, ale inne liczby. Przykład 7 dodać 4. Niektórzy już oczywiście słyszę, jak krzyczą i podają prawidłowy wynik, ale niektórzy szykują sobie palce czy liczydła i odliczają sobie. W jaki sposób sobie ułatwić? Otóż, moi drodzy, jeżeli mam do 7 dodać 4, to można sobie najpierw do 7 dodać 3, a potem 1. A dlaczego 3? Otóż dlatego, że jeżeli do 7 dodam 3, to będę miała pełną dziesiątkę. A potem do pełnej dziesiątki już łatwo mi będzie dodać kolejną liczbę. No więc 7 dodać 4 to się równa 7 dodać 3 i dodać 1, bo jeżeli chcę dodać 4, to muszę 3 i 1 dodać. No i licząc po kolei, 7 dodać 3 to oczywiście 10, no i jeszcze muszę dodać 1, wychodzi mi 11. Tu mam cały ten przykład rozpisany po kolei, tak jak Wam tłumaczyłam. 7 dodać 4 równa się 7, dodać 3 i dodać 1. I to się będzie równało 10, dodać 1, a więc 11. No to może jeszcze coś innego, podobnego w tym typie. 5 dodać 6. Proszę bardzo. Jak wykonać 5 dodać 6, żeby sobie ułatwić? Najprościej tę szóstkę rozbić na 5 i 1, a więc 5 dodać 5 i dodać 1. Bo gdy do 5 dodamy 5, to wyjdzie nam 10, prawda? A jeszcze do tego dodajemy 1, no i wiadomo, że 11 po kolei. 5 dodać 6 to się równa 5 dodać 5 i dodać 1. Jak do 5 dodam 5, to będzie oczywiście 10 i dodaję 1, wychodzi mi 11. I po kolei mam to rozpisane w ten sposób. 5 dodać 6 to się równa 5 dodać 5 dodać 1 równa się 10 dodać 1 równa się 11.
A więc 5 dodać 6 to jest 11. No to jeszcze może? Nie, już więcej przykładów nie mamy. Moi drodzy, na tych trzech przykładach mam nadzieję, że troszeczkę rozjaśniłam Wam tę umiejętność dodawania z przekroczeniem tak zwanego progu dziesiątkowego. Spróbujcie sobie poćwiczyć tego typu przykłady, poproście może rodziców czy nauczycieli, żeby Wam rozpisali takie lub inne przykłady tego typu, a Wy możecie sobie cofać ten filmik, odtwarzać ponownie, próbować po prostu zrozumieć, w jaki sposób można sobie ułatwić tego typu dodawanie. Na razie tyle i do zobaczenia wkrótce. Pa!